Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w drobnej nowości na tym kanale, która została która powstała przez inspirację właśnie Niko Challenge'em. O co w nim chodzi? Jakby ktoś nie wiedział. Niko Challenge polega na tym, został wymyślony przez Akaję. Ona była jakby takim prowodyrem tego, tak więc jeśli chcecie bardziej łopatologicznego wytłumaczenia, no to zwróćcie się do niej albo znajdźcie pierwszy film tego typu pewnie gdzieś u niej na kanale. A chodzi, tak co ja powiem najkrócej, chodzi w tym challenge'u, w tym halenge, aby osoba nominowana, ja oczywiście nominowany nie zostałem i nominacji raczej nie będę rozdawał. No to taka moja tylko drobna inspiracja, aby wiecie, trochę się pobawić głosem. I po prostu będę sobie wybierał do odcinków konkretne postacie. No, ewentualnie wy będziecie mogli ocenić, czy się wam podoba taka moja zabawa, czy chociaż w najdrobniejszym promilu będę przypominał którąkolwiek z postaci, które sobie wybiorę. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Śmierć jest niczym wiatr. Zawsze u mego boku. Na głupotę nie ma lekarstwa. Zmierz się z wiatrem! Jeśli chcesz mnie zabić, mam nadzieję, że przychodzisz z przyjaciółmi. Co jest cięższe, Riven? Twoje ostrze czy twoja przeszłość? Nie uciekniesz przed samą sobą, Riven. Próbowałem. Złamany miecz, złamany duch. Każdego czeka rozliczenie, Riven. Hazuki! Soriegaidon! Gdy leje się krew, wszyscy uciekają. Boją się mnie. Słusznie. Ty krzywdzisz ich, ja krzywdzę ciebie. Przelana krew mnie wzywa. Łańcuchy zostały zerwane. Bestia jest wolna. Kolejne blizny, jakbym nie miał ich dość. Zabiliście Warwicka, ale oszczędziliście bestię. Prawie to poczułem. Musicie coś o mnie wiedzieć. Zawsze reguluję długi. Przemoc może oznaczać śmierć. Albo sposób na życie. Bardzo żelaste. Nie wybrzydzam. Jestem uniwersalnym biorcą. Ta zniewaga krwi wymaga. Lubię krewkich wojowników. Zachowaj zimną krew. Taką lubię najbardziej. Krew we mnie zawrzała. Poleje się krew. Spokojnie, bo ci żyłka pęknie. Wejdzie mi to w krew. A, wyglądasz smakowicie. Zaraz mnie krew zaleje. Rzeki spłyną krwią. Staw czoła cieniom. Odnajdź prawdę. Wszystkie techniki dozwolone. Nie bój się tego, co nieznane. Nie można cofnąć tego, co zrobiłem. Mamy nadzieję, że we walce idzie ci lepiej niż w słowach.
Dajemy ci wybór. Zgin teraz, albo zgin później. Wśród zabójców zawsze jestem numerem jeden. To spojrzenie, kiedy zrozumieją. Uwielbiam je. Zdradzi ci sekret? Wszyscy oni, to ja. Straciłem kolejne ostrze. Ciekawe, w kim siedzi. Na ostrzu noża. Reprezentujesz sobą coś więcej niż słabość? Żałosne. Tej nocy idziemy polować. To godna nagroda. Wysiepię sobie pamiątkę. Kolejna zdobycz do kolekcji. Ich głowy przyozdobią moją ścianę. Prawdziwy myśliwy nigdy nie spocznie. Pamiętam każdą ofiarę. Do boju! Nie tak szybko. Bije w tobie serce wojownika. Wezmę je. I to by było na tyle. Ja już mam swoje, powiedzmy, wybory na kolejny tego typu challenge, ale jeśli wy chcielibyście jakąś konkretną postać usłyszeć w kolejnej części, oczywiście póki co postać męską, bo nie obiecuję postaci do kobiecych. Nie wiem, czy podołam tak wysokim głosom, ale to ewentualnie przyjdzie sprawdzić to w praniu. Ale tak, jeśli macie jakieś swoje propozycje na postacie, piszcie w komentarzach, na pewno zostaną one uwzględnione. Do usłyszenia w kolejnym tego typu materiale i życzę wam miłego dnia. Bądź nocy, czy tam kiedy to oglądacie. No nic.